Widzowie się pytają, gdzie jest Jagoda. Ciągle się pytają, a tymczasem Jagoda postanowił ściągnąć maskę. I witajcie na kanale sklepowym Odyńce.pl. Jest godzina 6, niedziela, 4 czerwca, Stowarzyszenie Inventum, niedaleko Głubczyc, między Raciborzem a Głubczycami, czyli między województwem śląskim a opolskim. Startujemy, godzina 25, drogi, tak pokazuje GPS. I jesteśmy na miejscu, na takiej ładnej polance. Przed nami fajnie ukształtowany teren, taki wyżynny, jak to tutaj, a w oddali las, do którego musimy iść pieszo i tam będą poszukiwania. Widzowie się pytają, gdzie jest Jagoda, ciągle się pytają, a tymczasem Jagoda postanowił ściągnąć maskę. Siemanko, to ja. I co tu będziemy robić? Będziemy kopać złom. Nie, miałeś powiedzieć weryfikować. On tak zawsze mówi. Tym razem okoliczności przyrody chyba są bardzo miłe dla oka, może nawet lepsze niż w Ogrodzieńcu, gdzie zawsze jest taki bajkowy klimat przez ten zamek, trochę też Jura robi robotę. No a tutaj już podobno tydzień wcześniej czy dwa była wstępna weryfikacja, czy coś tutaj jest. No i podobno coś było, więc liczymy na to, że właśnie teraz będzie, tym bardziej, że jest trochę więcej osób. My jesteśmy już w lesie, to są prawdziwe polskie wykopki, ale nie, na prawdziwych polskich wykopkach to zawsze kamera wie, że już coś będzie. No tak. Tak mi się wydaje, nie? Niestety magii telewizji się nie da przenieść na YouTube'a. A może się to zgadzać, bo tu była stopka od karabinu wcześniej. No, to nam rzekło. No, tutaj wyszła ta stopka, więc to może być kawałek lufy. Tu jest komora. Jest żelastwo. Tak? Ehe. Nie szabelka. Nie. Nie ma szabli. Jest gwóźdź. No, stary gwóźdź. Proszę bardzo. Co Jagoda lubi najbardziej. Pozdrawiamy go serdecznie. Pozdrawiamy. Widzimy się, nie? Niedługo. No, zmieniamy krajobraz. Z szarości na zieleń. Co tu mamy? Czas na sreberko. O, taka breneka myśliwska. Na dzika. Na takich dzików jak my. Coś tu jest. Taki mały dziabąk. No to kawałek pierścienia wiodącego. O, tutaj widać. Tak jest. No gdzie jesteś, Sarenko? O, biegnie, jest. Biegnie. Pokaż się bliżej tutaj. A, nie chcesz być gwiazdą. Wykopane w ogóle? Tak, a, jest wykopane. No i moja się potwierdziło. A widzisz, Dawid, jednak ominąłeś skarb. 10 groszy. 10 groszy? No. I to jest PRL, nie? Tak. Dawno na żywo nie widziałem PRL-a wykopanego. Prowadnica jakaś? Nie, proszę pana, to jest wycieraczka do Czarnej Wołgi. To dobrze, bo dawno nie wymieniałem. Jarek zrobi przy okazji. No taki mały tam zderzaka. Tyle zachoduj. Ale sprawdźmy, może jeszcze coś jest, nie? Może coś bije. Zamkowe. Jakiś zamek był? Tak jest, no na pewno. Zamek z piwem. Multi. Tak. Jedynie na multi możesz te filtry żelaza sobie ustawić, nie? Na pojedynczej częstotliwości już nie masz całych tych filtrów. Jakbyśmy zmienili... mamy teraz pojedynczą częstotliwość i już nie mamy filtrów. Zniknęły nam te filtry żelaza, nie? A dopiero jak włączymy, pojawiają się filtry. Tu bardziej takie żelazokute, a tu jakieś tam foliki, pierdołki, takie śmieci. Bardziej w ten zakres. A teraz będzie skarb. Skarb się stracił, sygnał. Pewnie jest gdzieś głęboko w dołku. Ale się balans bieli przestawił przez ten ekran. O, teraz przewrócił. Skarb nam zniknął. Jakieś żelazko musiało być. Taki magiczny las, że nawet przedmioty znikają. Magic. Jest godzina 10, już dosyć daleko odeszliśmy. Oni teraz się kierują do tego domu, o którym Dawid wspominał. No ale ja już wracam. Po pierwsze, bo muszę już powoli szykować ten grille i tak dalej. A po drugie, ja zawsze jak z nimi jestem, jak zawsze bywałem, to nic nie wychodziło. Więc jak znikam, to pojawiają się skarby. Także znikam. Magic. Na wczorajszych poszukiwaniach funkcja
ta, która jest fajna, czyli to powietrze. Nie trzeba dmuchać i w ogóle fajnie się to wszystko robi. Wczoraj grill w ogóle odmówił posłuszeństwa, a dzisiaj proszę bardzo. Po prostu idzie jak burza. Gdybym wiedział, to bym tu później przyszedł. No ja tutaj tych lepszych fantów. Nie, no powiedz, co jest najlepsze. Najlepsze, no, według mnie jest srebrna monetka, to mamy silver grosz, jest bardzo troszeczkę na razie w takiej panierce, ale na boku widać już, że tej sreberko wychodzi co troszkę fenoli, guziczek pruski urzędniczy, standardowe PRL-e. Co to nas dzisiaj las zaskoczył? Zaskoczył cię las? O, chyba powiedzmy, tak średnio, że tak średnio bym powiedział. Co tu mamy? Guziczek pruski, jakiś medaliczek, gdzieś tu była srebrna monetka, tylko teraz się nam straciła. Jest silver grosz, troszkę w panierce taki, ale dla niedowiarków srebrny rand. Dobrze, wierzę ci, bo ja nic nie widzę w tym wyświetlaczu. No. O, ja mam połączenie alarmowe. Dobra. Dobrze, czyli... Czyli podejście kolejne. Czy coś cię zaskoczyło? Zaskoczył mnie tym razem las, który co nam ofiarował? Troszkę monet, pruski guziczek urzędniczy. Tutaj mamy medalik, troszkę no, bardzo zniszczony. Monetki, gdzieś tu właśnie było to sreberko. Wychodzi srebrny rancik, jest silver grosz. Spinka do mankietu. Tutaj jest jakaś monetka, co to mamy? One dime, czyli 10 centów, chyba jak to Jarek mówił. Zawleczka od granatu, teraz troszkę z większych fantów, co mamy? Górę od menaszki, bagnecik do Mausera, troszkę łusek z WJA, mniejszych łusek z Pepeszy, z Mausera. Amunicja z broni jakiejś tam czarnoprochowej. Tutaj mamy ołowiane pociski, breneki, niebreneki. No i standardowo troszkę złomu, który mamy w naszym pięknym kalfasie, który zaraz taki zobaczycie. Kalfas. No taki po frytkach. I co, tyle? To by było w sumie na tyle jeszcze. Musisz się ten, odarka jakieś też, cały ten... Tak jak w końcu grilla się dorobiłem, to ty ten, kalfasu i tak dalej. No to ja się dorobię kalfasu. Obiecuję, że już na następne poszukiwania będzie kalfas prawdziwego zdarzenia. I podobnie jak w Koniec Polu, las już w dosyć zaawansowanej letniej formie, także warto tu będzie wrócić bardziej w scenerii jesiennej, jak będzie łatwiej się poruszać w tym lesie, ale i tak całkiem niezły, udany wypad, taki w okolicach średniej. No i na koniec parę słów na temat Jagody, bo się pytacie, gdzie on jest, czy porwali go kosmici, czy żyje, czy w ogóle ma się dobrze. No i ma się dobrze, bo jest właśnie na zlocie w Łuczyki, gdzie my również jesteśmy, a jak jest publikacja tego filmu, czyli sobota gdzieś koło 10, to ja również tam jestem. Czy będą jakieś filmy z nim? Nie wiem. Czy on będzie robił filmy? Też tego nie wiem. Natomiast na pewno się będziemy widzieć i jakaś krótka relacja na tym kanale też się pojawi z tych dwóch zlotów, co były. Także to w przyszłym tygodniu, gdzieś może poniedziałek, wtorek. No i to by było na tyle, bo jestem w ciągłej gonitwie i chyba mi się już materiał, nawet wideo skończył i skończyły mi się pomysły w głowie, bo jest późna godzina. Trzymajcie się, udanego weekendu i do zobaczenia wkrótce.